To jest już 23 odcinek Craft News. Pomyślelibyście, że seria już ma 2 lata? Pierwszy odcinek wyszedł dokładnie 3 stycznia 2014 roku. W opisie będziecie mieli podany link do odcinka. Koniec gadania i bierzemy się za nowości. W Mojanku robota w Re. Od początku stycznia wyszło kilka snapshotów. Dowiedzieliśmy się, że będzie sporo narzędzi deweloperskich. Poza tym zwierzaki będą mogły pływać na łodziach. Naprawiono też wiele błędów. W kieszonkowej także znajdziemy nowości. Pod aktualizacją 0.14 otrzymamy dostęp do cauldronów, map, hopperów, dropperów, dispenserów, slimebloków, wiedźm, ekwipunku trybu creative, ulepszone skrzynie pułapki, redstone, na który w sumie wiele osób czekało, a przy tym repeatery i komparatory. Oczywiście załatano błędy z niemałej listy. Chcę jeszcze wspomnieć, że w wersji na komputery Minecraft może pochwalić się sprzedażą kopii gry, która wynosi aż 22 miliony. W styczniu 2014 roku liczba była o 9 milionów mniejsza. Jeszcze powiem, że średnio przez 24 godziny sprzedawane jest na dzień dzisiejszy około 12 tysięcy kopii. Niezły wynik. Jeśli mieliście już do czynienia z konsolami Nintendo, to pewnie znacie serię gier Pokémon. Na Minecraft Forum pojawił się post, jak użytkownik Sahewerel stworzył działającą, lecz jeszcze nieskończoną kopię gry Pokémon Red. Wykorzystując prawie 18 tysięcy komand bloków, stworzył ponad 2000 tekstur i projektował wszystko w 43 arkuszach w Excelu. Link do projektu w opisie. Jeśli posiadacie telefon z Androidem lub iOS-em, to możecie użyczyć trochę wolnej przestrzeni w pamięci urządzenia dla Minecraft Wiki App. Oficjalna aplikacja przyda się na pewno dla nowicjuszy, choć wiedzy nigdy dosyć. Wspominam po prostu, że jest taka opcja do pobrania tej aplikacji. Minecraft Story Mode doczekały się już 4. odcinka. Sam już miałem okazję zagrać w pierwszą część cyklu w telefonie, gdyż kupiłem na wyprzedaży w sklepie Play. Odwiedzajcie czasem Marketplace, a na pewno uda wam się wyhaczyć dość tanio Story Mode. Wbijajcie na fanpage i ja się z wami żegnam oraz widzimy się niedługo już w następnych filmach. Do zobaczenia.